No my w każdym tygodniu wiemy, czym się zajmujemy, ale może niektórzy zapomnieli. To zerkniemy na nasz plan tygodniowy. Co nam się dzieje takiego w piątek? Może osoby z kanapy, które są najbliżej. Filip zapamiętał pięknie. Bawimy się w sklep. To będzie zajęcie matematyczne, podczas którego zabawimy się w sklep. Czyli takie miejsce, do którego się udajemy. Za chwilę sobie... Bardzo się cieszę. Super. Za chwilę pojawi nam się tutaj pewien sklep. A ja mam właśnie do Was pytania. Kto z Was był kiedyś w sklepie? Zosia, w jakim sklepie byłaś? Czujesz nazwę? W Żabce. Co można kupić w Żabce, Marysiu? Wodę, warzywa, owoce. Michał. Ja byłam w supermarkecie w Egipcie. Aha, czyli w ogóle w innym kraju też są sklepy. Dobra, uwaga. A co można tam kupić? Julia, czy znasz jeszcze jakiś sklep? Co tam można kupić? Wymień jakiś produkt. Zabawki. Można kupić zabawki. Postarajcie się mówić całymi zdaniami, bo absolutnie pięknie to potraficie. Adela, czy znasz jakiś sklep i co tam można kupić? Można kupić na przykład płyny do mycia, można kupić lochy, sery. Bydłonki, kasza, wszystko. Karmy dla psów i kotów. Wszystko. Aha, bardzo dobrze. Po co my robimy zakupy? Leon. Po co my te rzeczy kupujemy? Na przykład, że żyjesz. Hania. Po co my? Zuzia? Żeby na przykład żyć, nie? No, żeby żyć. Czyli my potrzebujemy tych produktów do życia. Zgadza się. Tak. Czyli niektóre potrzebujemy. Po co nam cukierki, skoro są niezdrowe? Małgosia? Żeby mieć humor. Czyli żeby poprawić sobie humor, czyli dla przyjemności, prawda? Potrzebujemy zabawek? Tak. A do życia? Czy do przyjemności? Nie, do przyjemności. A przyjemności, czy do przyjemności też robimy zakupy? Czy znacie kogoś, kto w ogóle nic nie kupuje? Takiego, kto w ogóle nic nie kupuje? Kamil. Czy znasz człowieka, który nic nie kupuje? Filip. To jest dobry. Okej. Nic nie kupuje. Z jakiego powodu? Nie ma pieniędzy. Dobrze. A czy jemu jest nic niepotrzebne do życia? Potrzebne. Czyli w jakiś inny sposób takie rzeczy pewnie będzie zdobywał. Antek? Ty nikogo nic nie kupujesz, mogę robić. Tak, Ami, ty... A co z jedzeniem? Sobie zrobię. Zrobi sobie jedzenie. Nie jestem przekonana co do tego wniosku, ale to taka... specyficzna... A, no dobrze. Okej. Słuchajcie, dobrze, to powrócimy do takich ludzi, którzy żyją obok Was, Wasi sąsiedzi, rodzina, dziadkowie, ciocie. Czy wśród tych osób jest ktoś, kto nic nie kupuje? Nie. Ja nic nie kupuję. Bo jestem dzieckiem. Dobrze. A nie, bo nie chcę, bo na zakupy. Nie, dobrze. Zatrzymamy się, co powiedziała Adela. Z kim chodzimy na zakupy? Z mamą, z tatą, z rodzicami. Czyli, skąd dostajesz te produkty? Rodzice nam kupują. A ja mam dla Was dzisiaj też jakieś takie pytanie. Nie wiem, co Wy z nim zrobicie. Tematem naszych zajęć jest sklep. Ale takim pytaniem naszym jest, czy dzieci mogą same robić zakup? Nie. Ja poproszę rączki, bo to nie głosowanie, bo chciałabym usłyszeć Wasze argumenty. Dlaczego tak? Dlaczego nie? Zosia. Mogą. Mogą dlaczego? Na przykład jak są już dzieci nastolatkami, to mogą sobie sami zrobić. Okej. Okay. Ale ja poproszę rączki w górę. Zuzia. Można
Czyli mamy blisko domu sklep i możesz tam iść i zrobić jakieś małe zakupy, tak? Hania? Takie dzieci jak my też mogą robić zakupy, bo robimy zakupy przecież w sklepiku szkolnym. W szkolnym sklepiku, oczywiście. Lena? Można też chodzić do sklepu, na przykład jak ktoś ma blisko domu, to można na przykład chodzić z koleżankami. A pojawiły się takie głosy, że dzieci nie mogą same robić zakupów. Kto coś takiego mówił? Chciałby nam to uzasadnić? Antek? No bo rodzice wiedzą, co jest dobre, a dzieci nie do władzy nie wiedzą. Ale tak zupełnie na liczbie się Antek nie znacie? Nie znacie. Ale ogólnie to prawda, że dzieci nie zawsze wiedzą, co jest dobre. Helena? I wtedy dzieci powinny posłuchać się, tak? Bo to jest oznaka takiego szacunku. Tak, tak. I potem dotrzymać obietnicy, bo to jest zaufanie od rodzica, że pozwala, ale my się wywiązujemy z takiego zaufania. Dobrze, Adela? Dzieci dlatego nie mogłyby same czasem chodzić, bo na przykład ktoś się może przydać za taką bardzo miłą panią, a tak naprawdę to może być jakiś bandyt. Ale to jest taki troszkę inny temat, kiedy nie powinniśmy rozmawiać z obcymi, prawda? Natomiast w sklepie, jeżeli mamy sklep blisko siebie i rodzic już uważa, że jesteś na tyle dojrzała, odpowiedzialna, że możesz zejść, to pewnie ci ufa właśnie, że z obcymi nie będziesz rozmawiać. Michał? Ja wiem, że tego można, bo kiedy tata ci powie, że tata już jest w pracy, no i mówi komuś, żeby kupił mu coś, na przykład w jakimś sklepie, to wtedy może dziecko pójść. Czyli większość z was uważa, że dzieci mogą robić same zakupy. Wrócimy jeszcze do tego pytania, ale teraz chciałam zapytać, jeżeli idę na zakupy, to co mi jest potrzebne i co muszę umieć robić? Rączki poproszę w górę. Na pewno masz rację, tylko poproszę ręce. Marysia. Warzywa i owoce, jak jest konkretne, no już nie będę mówić jakie, to bardzo trzeba sobie zmienić, na je kupić. A mama na przykład powie, że nie masz kogo słodyczy, to możesz sobie kupić na przykład wodę jutro do szkoły. No i trzeba, że po prostu też owoce. Dobrze, ale co mi dalej jest potrzebne, jeśli idę do sklepu i chcę zrobić te zakupy? Ja na pewno dotrzymam obietnicę, tylko co potrzebuję? Małgosia. Pieniądze i torbę. Torby na zakupy i pieniądze. I słuchajcie, jeżeli chodzicie sami do sklepiku szkolnego lub jakiegoś pod domem, to dokładnie to musimy mieć i robić. I dzisiaj to będzie celem naszej lekcji. Już go tutaj puszczamy. Czyli, że dzisiaj mamy iść do sklepu. Czyli Małgosia czyta. Cel lekcji. Dokonam obliczeń pieniężnych. Dokonam obliczeń pieniężnych. I dokładnie, co będziemy robić? Poproszę Kamila. Podaję i obejmuję kartę 70. Filip. Tworzę i zapisuję działania. To próbuję Andek. Znam nominały, monety i banknoty. Banknotów. Dalej, jeszcze Antek. Znam nominały monet i banknotów. Antek, jeszcze dalej. Używam zwanych w Polsce. W Polsce. Słuchajcie, to będziemy dzisiaj ćwiczyć, bo od następnego tygodnia pojawią nam się większe liczby z
sprawdzimy, czy w zakresie 10 jesteśmy w stanie swobodnie posługiwać się monetami w sklepie i kupować różne rzeczy. Ja Was dzisiaj zabiorę do sklepu z zabawkami. To jest nasz sklep z zabawkami. Jeżeli przychodzę do sklepu, spotykam Panią kasjerkę. Ja dzisiaj będę w roli Pani kasjerki, Pani sprzedawczyni. Wy będziecie kupować. Każdy z Was może kupić to, co chce w tym sklepie. Ale ma do dyspozycji od mamy ile antek? 10 zł. To jest na dole portfelówka. Nie, to nie jest prawdziwe 10 zł, jest zdecydowanie większe. Jest 10 zł i możecie wybierać takie produkty, jakie chcecie. Nie musicie wydać pełnych 10 zł. Możecie wydać mniej. Co się wtedy dzieje, jeżeli nie wydaję całej sumy, którą dostałem od rodziców, antek? Dostaję resztę. Dostaję jakieś reszty. I to wszystko sobie dzisiaj poobliczamy. Kiedy kupuję coś w sklepie, to muszę mieć taki dowód zakupu. Zawsze kasjer daje. Co to jest? Jak to się nazywa? Paragon. Tak, to jest paragon. I dla każdego z Was przygotowałam taką kartę, która będzie takim jakby paragon. Ponieważ do tablicy będą mi tu przychodziły pojedyncze osoby. Ja będę losowała z patyczku. Natomiast każdy z Was będzie notował, będzie taką kasą liczącą, będzie zapisywać działania, co ta osoba kupiła, ile ma zapłacić i ile reszty tutaj powinniśmy wydać. Mamy tytuł Paragon. Zaraz każdemu rozdam, obejrzycie bliżej. Po jednej stronie będziemy tworzyć działania, ile kosztują zabawki wybrane przez wylosowanego klienta. Po drugiej stronie, ile reszty otrzyma ten klient. Jasne? Tak. Dobrze, na razie pracujemy na kartkach. Kiedy zrobimy już tutaj ileś przykładów, wtedy karteczki nakleimy do zeszytów matematycznych. Czyli na razie rozdam każdemu, a za moment dopiero wylosuję kogoś z patyczku. Proszę. Zapraszam Was do ławek. Kto już dostanie swoją karteczkę Filipie? No Ada, wiesz, byłaś tam na końcu, staram się tak przejść. Bo tu ktoś mnie wyścignął. Podejdę, proszę. O Boże, mamy drobne monety, które będą służyły do wydawania reszty. To jest moja kasa. Po stronie konkurencji będę zapraszała klienta. I zapraszam Michała. Kiedy klient przychodzi do sklepu, to co najpierw robi? No najpierw ogląda. Stajesz sobie tutaj, żeby nie zasłaniać dzieciom. Dobrze, stój sobie tutaj. Poczekaj Michał, poczekaj. Co robi najpierw klient? Wybiera coś. Hania? Mówi dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, to zobacz, ja tu narysuję taką chmurkę komiksową. Dzień dobry. Bo każdy klient tak powinien robić. I jak już się zdecyduje, co chce, to co dalej mówi? Poproszę. Pięknie, poproszę. No i coś sobie wybieram. Michał, pamiętasz, ile masz pieniędzy? 10. Okej, proszę. Proszę bardzo. Przesuń je tam, gdzie się do mnie odzywasz. Michał poprosił o 2 samoloty. Paragony, które dostaliście, wyglądają w ten sposób. Tak, tu mamy paragon. Co najpierw obliczamy? Kto wie? Rączka do góry, Małgosia. Najpierw obliczamy, ile te zabawki kosztowały. Ile kosztują? Już tak w skrócie to napiszę. Michale, kupiłeś 2 samoloty. Jakie działanie powinniśmy zapisać, żeby się dowiedzieć, ile te zabawki kosztują? Co ma to klasa? Czy my obliczyliśmy, bo wynikiem jest 0. Wynikałoby, że zabawki kosztują 0 zł. Nie. To się zgadza? Nie. No, to pomóż. Mamy 2 samoloty. Jak zapisać, ile zabawki kosztują razem? Dzień dobry.
Bardzo dobrze. Jak to obliczyłaś? Pięć. Dyktuj mi. Ok. A teraz, co powinna kasa policzyć? Ile reszty. Ile reszty otrzymamy? Michał, jak mam obliczyć, ile reszty otrzymasz? Ile masz pieniędzy? Ile masz pieniędzy w portfelu? 10 zł. Kupiłem jeden samolot, drugi samolot. Aha. Czyli twoje zakupy kosztowały dokładnie 10 zł i nie otrzymujesz reszty. Dziękuję ci bardzo. A wy notujecie dokładnie te dwa działanka, tak? Pierwszy klient przyszedł do sklepu, kupił dwa samoloty i ile reszty otrzymał. Czy coś można w tych zadaniach, działaniach jeszcze poprawić? Ante? Można zrobić 10 minus 10 równa się 0. Tutaj, tak? Skoro obliczyliśmy już, ile razem kosztują te zakupy, nie muszę odejmować pojedynczo każdego z przedmiotów, każdej z zabawek ceny. Ja mogę od razu powiedzieć, że odejmuję 10 zł, bo tyle razem kosztowały zakupy. Czy coś jeszcze mogę w działaniu poprawić? Lena? Na przykład zapisać zły. Można dodać, że przecież my obliczamy wartości pieniężne. Taki jest cel naszej lekcji. Czyli tutaj spróbujemy to rzeczywiście poprawić, żebyśmy mieli dokładniej. 5 złotych dodać 5 złotych równa się 10 złotych i tutaj tak samo może nam się zmieści. Zapraszam do sklepu następnego klienta. Helena. Dzień dobry. Proszę sobie obejrzeć, proszę sobie coś wybrać. To są dwa drewniane jabłuszka do zabawy w kuchni. Bardzo dobrze. Czy chciałaby Pani coś jeszcze z naszego sklepu? Nie. Dobrze. Proszę Pani, czy pomoże mi Pani policzyć, ile te zakupy kosztują? Tu są ceny, tak? Pokazane. Zapiszesz sama? Bo już mamy tutaj wzór. A wy, jeżeli umiecie, nie czekacie, zapisujecie sobie działanka i za chwilę będziemy z tablicą sprawdzać, czy Helena napisała dobrze i czy wy na swoich paragonach też macie dobre działanie. Mamy 10 zł, zapisuj.
wydałaś na zakupy? No i ile tych reszty od nas będzie? Policz. Każdy z was też liczy. Teraz sprawdzimy. Zapisz. Ela już obliczyła, nie wiem jak klasa, to poproszę całą klasą, jakie stworzyliście tam działanie, kto już zdąży? 3, 4. 10 złotych i 8 złotych. A ile kosztowały Heli zakupy? 2 złote. 8. Czyli można albo minus 1, minus 1, Hela od razu wzięła całość zakupu. To ile mam tych reszty? 8. To ja poproszę jeszcze raz, to może Kamil głośno. Tak sprawdzi. 10 minus 1, minus 1, 8 złotych. Heleno, ty policzyłaś bardzo dobrze, nie pomyliłaś się, ale widzicie, jakie to ważne. Umieć policzyć, ile mam reszty, jest różnica, czy dostanę 2 złote reszty, czy 8. Jest różnica? Jest. No, wolałabym dostać moje na prawdziwe, no to, co mi się należy, 8 złotych. Hela, jakimi monetami chciałabyś dostać te reszty? Bo mogę ci dać różnymi monetami. Tak. I 1 złoty. Dobrze, to sobie tutaj te monety przyczepimy. To są reszty Heli. 5 złotych, 2 złotych i 1 złotych. To są monety, które odpowiadają tej wartości. Tak? Dziękuję bardzo. Zapraszam Pani Marczewską. Dzień dobry. Proszę sobie obejrzeć, co dzisiaj mamy w naszym sklepie. To wszystko? Dziękuję. Czy pomoże mi Pani obliczyć, ile te zakupy kosztują? Bo ja nie jestem pewna, czy Pani starczy pieniędzy. I my tutaj Pani też sprawdzimy. To bardzo proszę, zapisz nam działanie. Widzicie, co kupuje Hania? Możecie w tym czasie już sami tworzyć działanie. I za chwilę sprawdzamy. Zobacz. Kto z was już przygotował działanie? To poproszę Julia. 6 minus 3 plus 3 plus 1. Hania, czy masz takie samo? Takie samo. Czyli Hania wyda na swoje zakupy 9 zł. Co można było tu jeszcze dopisać? Złotych. Już tak zostawimy, żeby nie wydłużać. Haniu, musimy obliczyć, ile reszty ci się należy, bo nie wiem, ile ci wydać. I klasa też tworzy działanie. Dobrze? Poproszę o działanie kogoś z klasy. Małgosia? 10 złotych, 8, 4 złotych, 11, 1 złotych. Zgadza się, Hania?
Jakimi monetami chciałabyś otrzymać rachunek? Złotówką, wzruszenie ramion. Czy jest inna możliwość? Nie. Nie ma innej możliwości. A w przypadku 8 złotych była inna możliwość? Tak. Były inne możliwości. Może nam się to jeszcze pojawi. Dziękuję Pani. I zapraszam Małgosię. Dzień dobry. Co chciałaby Pani kupić w naszym sklepie z zabawkami? Czy to wszystko? Tak. Może by Pani chciała coś jeszcze? Mamy jeszcze takie dość tanie produkty. To by bardzo dobry wybór. Będziesz się mogła bawić w kuchni. Dobrze, poproszę Cię, żebyś próbowała zapisać nam działanie. Widzimy, co kupuje Małgosia? Każdy widzi? Dobrze. Poproszę kogoś z klasy o działanie. Adela. 6 plus 2 plus 1 równa się 9. Małgosia, zgadza się? Tak. Co moglibyśmy dopisać? Ja mam nadzieję, że tu jest mini sandawicy. Mam nadzieję, że u Was na Waszych paragonach znajdują się te dopiski, ponieważ my co ćwiczymy dzisiaj? Leon, jaki jest cel lekcji? Cel lekcji? Na czerwono? Dokonam obliczeń pieniędzy. Tak, no a pieniądze w Polsce to? To wielączka do góry. Jak się nazywają pieniądze w Polsce? Kamil? Złotówki. Warto jest to dopisywać, bo tak naprawdę może nikt nie wie wiadomo, co jest na tym paragonie. Dobrze, Małgosia, liczymy, ile reszty jestem Ci winna. I klasa również. Pan tutaj wiesz, to mam nadzieję, o już widzę, że zapisane super. Zaraz nam tutaj odczytasz. Przeczytaj swoje. 10 minut, 9 równa się 1. Super, Małgosiu, zgadza się? Tak. I Antek i Małgosia zrobili właśnie to. Małgosiu, staniesz tu, żeby ich zasłaniać. Antek i Małgosia zrobili to, o czym mówiliśmy na początku. Nie odejmowali od 10 zł każdego produktu, ceny każdego produktu po kolei, tylko skoro policzyli, ile zakupy kosztowały, od razu od sumy swoich pieniędzy odjęli koszt tych zakupów. Widzimy? Co tam, Antku? Jeszcze jest samodziałanie. Akurat tu się nam tak włożyło, że dwóch klientów kupiło różne produkty, ale za 9 zł, więc działanie ma ten sam wynik. I jaką monetą albo monetami powinnam Ci wydać resztę? Tylko 1 zł. Ok, dziękuję bardzo. To zapraszam. Julię. Dzień dobry. Co Pani chciałaby dzisiaj kupić? Tak, to bardzo modny produkt w naszym sklepie. O, widzę, że lubisz zabawki, bo dużo ich kupujesz. No dobrze, to bardzo ciężko to obliczyć, bo już jest tak dużo produktów. Bardzo proszę o pomoc. I klasa też liczy.
Ktoś z klasy odczyta nam działanie, jeśli już policzył? Zosia. 6 plus 2 plus 2. A skąd się wzięło 6 plus 2 plus 2? Bo Julia ma trochę inne działanie. Julia, przeczytaj swoje. 6 plus 2 plus 1 plus 1 równa się 9. Z czego wynika różnica w tych działaniach? No, 2 plus 1 równa się 2. Tak, ale to gdzie jest ta różnica? Masz rację, to jest różnica tych liczb. Co one oznaczają? Julka zapisała 6 plus 2 plus 1 plus 1, a Zosia 6 plus 2 plus 2. Kubuś. Zosia połączyła cenę jabłek. Po ile są jabłka? Po złotówce. Ja bym zostawiła działanie Julki, żebym widziała dokładnie, w jakiej cenie i ile produktów kupiłam. Zosia sobie troszkę skróciłaś to. Widocznie ja bardzo. Słucham, Kara? No ale to już zaczynamy liczyć w głowie, prawda, Lena? A kasa to kasa, tam mamy wszystko napisane na tym paragonie. Zosia, popraw działanko. O, a Julka była taka szybka, że już obliczyła, ile reszty dostanie. Ile? Zero. Zero. Kto z klasy przeczyta działanie? Ile reszty? Hania? Działanie całe. Tak, poproszę, żebyście, kogo wylosuje, dziękuję Pani Klience, kogo wylosuje do następnych zakupów, bardzo poproszę, żeby zrobił nam na tablicy takie wzorowe działanie z jednostkami naszych polskich monet, dobrze? Teraz zobaczymy. Kuba, kupisz coś w sklepie? Zapraszam. Dobrze. Czy to już wszystko? A może chciałby Pan jeszcze drugi samolot? Na pewno nie? No dobrze. To proszę zacząć działanie. Pamiętaj o jednostkach, dobrze? Teraz zapiszę, Ala pisze, że już taka szybka napisała. Licznie. Proszę, żeby u Was też pojawiły się teraz jednostki, tak? Jaką mamy walutę w Polsce? Złotów i... Czyli co mamy? No. Złote. Lena, samolot ile kosztuje? 5 złotych. Czyli teraz mam dodać złotych. Żeby dopisać jednostkę naszej polskiej waluty. A we wszystkich? No. A dodajemy raz złotówki, a raz coś innego? Tamtych nie. Poprosiłam właśnie, żeby w tym działaniu to zrobić, żebyśmy mieli takie wzorowe działanie tutaj. No, Kuba napisał, ale są małe cyferki, nie wiem, czy widzicie z tablicy. Poproszę kogoś z klasy, super, ale my też słyszymy. Ktoś z klasy nam przeczyta swoje działanie, Kuba będzie sprawdzał, czy ma takie samo. Filip, próbuję? 5 plus 3 plus 2 równa się 10. 5 kur plus 3 kaczki plus... No to... Co tam, Filip? Ale 5 czego? Jakie? Złoty plus 3 złote równa się 10. Kuba, czy to się zgadza? Tak. Zapisz nam działanie, ile reszty kasa powinna ci tutaj zwrócić. Ocenię
klas jest gotowy, żeby przeczytać? Zosia, pamiętałaś o jednostkach? Super, to przeczytaj. Ile reszty dostanie kuba? 10 złotych. 5 złotych dostanie kuba. Kuba, zgadza ci się? Nie, coś się nie zgadza. To Zosia, patrz uważnie w swoje działanie i słuchamy, analizujemy. Samolot kosztował? 5 złotych. Łopatka? 2 złotych. I wiaderko? 3 złotych. Zosia, pomyśl, co trzeba poprawić i słuchaj nas uważnie. Poproszę Kamil. 10 złotych. Kuba, czy masz tak samo jak Kamil mówił? Nie wiem, czy go słyszałeś. Czy masz tak samo? To ja powtórzę. Kamil powiedział 10 zł minus 5 zł minus 5 zł. A Kuba ma inaczej. Małgosia? 10 zł odjąć 10 zł równa się 0 zł. A Małgosia jeszcze inaczej. 10 zł minus 5 zł minus 2 zł. Na pewno wszystkim wyszło 0. To akurat się zgadza, bo w tym wypadku reszty nie wydajemy. Kuba napisał prawidłowe działanie. Małgosia również prawidłowe działanie, choć inne. Od pieniędzy posiadanych przez Kubę odjęła od razu cały koszt zakupów. Natomiast Kamil, ty skróciłeś znowu, czyli policzyłeś coś w głowie, a my to chcemy mieć w działaniu. 5 zł i tutaj 3 i 2 obliczyłeś sobie znowu w pamięci i zapisałeś, tak? Dwoma piątkami. Dobrze, dziękuję panu. Czy pan chce jakąś monetę? Nie, to jest pan uczciwym klientem. Dziękuję bardzo. I zapraszam ostatniego klienta dzisiaj, bo kochani, czas biegnie i ja zamykam sklep. Hania Ruchacka. Dzień dobry pani. O, w ogóle nie zwróciłam uwagi, że ktoś tu wszedł. Dzień dobry. Nie, to są specjalne jakości wiaderka. Czy chciałaby pani coś jeszcze? Nie, dzisiaj nie. Dobrze, to poproszę panią o działanie najlepiej z jednostkami i poproszę teraz o ostatnie działanie. A zaraz powiem, poczekam z mojej szkoły. A to jest tak dokładnie bez jednostki. Wiem, zaraz powiem. Trzeba jednostki napisać. Dziewczyny, widzę, że mają jednostki. Brawo. A tak z jednostkami poproszę. Antek. Ania, poproszę z jednostkami. Dobrze. Haniu, przeczytaj nam głośno działanie. Klasa jeszcze pracuje. 3 złote plus 2 złote równa się 8 złotych. Policzyliście? Tak. Zgadza wam się? Tak. Super. Hania, oblicz, czy potrzebujesz jakiejś reszty? Super, sama zobaczyłaś, że to jest taką brawo, Hania.
Czy ktoś z klasy obliczył, ile Hania dostanie ode mnie reszty? To poproszę drugą Hanię. 10 złotych. 8 złotych. Czyli całą kwotę już od razu zakupu podjęłaś. Hania zrobiła inaczej. Przeczytaj. Super, Hania. Zrobiłaś uwagi, że czegoś tam nie ma. Świetnie. Haniu, jakimi monetami chciałabyś otrzymać te 2 złote? Dwójką. Dobra, weź taką dwójkę, przyczep. Odpowiednie miejsce? A, przy dwójce może lepiej. Czy jest inna możliwość? Zosiu? 10 minus 6 złotych, minus 2 złote, minus 2 złote. Dobra. Zosia znowu nam skróciła tyle wiaderek. Pytam o, ale bo wycięła niedobre, Zosia. Pytam o inną możliwość, jakimi monetami wydać Hani reszty. 2 złote. Co mogę jej dać, Antek? 1. 2 złotych, tak? 1 złotych i 1 złotych. Ale ty na pewno chcesz dwójkę. Pewnie wygrać na automatach. No oczywiście. Dobra, dziękuję Hania. Kochani, zostały Wam tam 2 miejsca. Każdy z Was za chwileczkę będzie mógł stworzyć swoje własne 2 działania, co według cen i produktów w naszym sklepie chciałby kupić, jeżeli ma do dyspozycji 10 zł. Ale zanim to zrobicie, bo lekcja się powoli kończy, a została jeszcze jedna rzecz, taka myślę, że ciekawostka. Ponieważ, czy Wy robicie zakupy tylko w sklepie z zabawkami? Nie. Możemy właśnie w kioskach na przykład, gdzie jeszcze można coś kupić? Zosia, w jaciarni mogę coś kupić. Poproszę dzieci, które podnoszą mi tu ręce. Filip. W sklepie papierniczym. Mam dla każdego z Was jedno zadanie tekstowe do rozwiązania. Ale każdy będzie miał inne zadanie. I trochę z innego sklepu. Kiedy rozwiążecie zadanie, zadania są napisane na karteczkach, to jak się nie wysłucha polecenia, to będzie ciężko z zrobieniem. Rozwiązuję zadanie. Czy ja mogę równocześnie pracować w 3 sklepach? Nie. Nie znam się na wszystkim, nie mogę. Słuchajcie, sami musicie sprawdzić, czy zadanie jest dobrze rozwiązane. Czy? Za chwileczkę, poproszę dyżurnych, rozdadzą każdemu zadanie. Zadania są z tyłu opisane, kogo wysyłam do jakiego sklepu. Czytacie treść, piszecie działanie, piszecie odpowiedź. Kto zrobi ze swoim działaniem, podchodzi do sklepu odpowiedniego. Ja te sklepy otworzę. Jak masz rozwiązane, nie wcześniej, najpierw sam próbuj. Zaglądasz do sklepu, bo tu jest rozwiązane zadanie. Ja dzisiaj nie sprawdzam zadań. Sami sprawdzacie, czy dobrze rozwiązaliście. Tak? Podejdziesz tu, zajrzysz sobie, tam jest jakieś działanie, jakaś odpowiedź. Jasne? To zapraszam dyżurnych, zapraszam Filipa, zapraszam Lenę. I poproszę Jurkę. Jurka nam jeszcze pomoże. Teraz najpierw zadanko i sprawdź. A działania zostaną nam na później jeszcze. Nie chcesz nic kupić w naszym sklepie? No jeśli wolisz inne, to idź do tego. Na razie zadanie. Ja mam na tym. A na tym nie ma.
No Gosia, ale już najpierw zadanko, a potem zajmijmy się kolejami, dobrze? No ale ja tego nie chcę. Anku, całą godzinę ćwiczyliśmy obliczanie, ile płacimy za zakupy. Przeczytaj sobie spokojnie zadanie, przeczytaj pytanie. Nie zajmuj się na razie jak gdyby podwójnymi działaniami, liczeniem i zakupów i reszty. Przeczytaj, o co cię pytają w zadaniu. Rozwiązane, tak? No a tu jest na górze napisane, co tu masz za sklep? Zapraszam, tylko jeszcze wniosku nie otworzyłam. Proszę bardzo, zajrzyj. Zajrzyj i sprawdź. Zadanie, działanie i odpowiedź. Przeczytaj tutaj spokojnie zadanie. Trzeba tutaj działanie i odpowiedź. Ale literą. No, piszemy odpowiedź pełnym zdaniem. Zobacz, co musisz poprawić. Tutaj nam się sklep trochę. Sklepiku
I za taką drobną kwotę 10 zł sami zrobić zakupy, być świadomym, ile reszty potrzebujecie. Kto ma takie poczucie, rączka do góry, że jest w stanie iść do sklepiku szkolnego, potrafi zrobić zakupy, wie, ile reszty powinien otrzymać. Dziękuję. Kto z Was ma już poczucie, że potrafi dodawać i odejmować w zakresie 10 i że w następnym tygodniu będzie przygotowany do kolejnych większych liczb? Nie umiesz. Jeszcze niektórzy mają takie poczucie, że muszą poćwiczyć, tak? No dobrze. Kto potrafi tworzyć i zapisywać działania matematyczne? Kto potrafi tworzyć i zapisywać działania? Ale jak tam z Tobą? Zapisałaś coś dzisiaj? A Ty jeszcze zadanie rozwiązujesz. No dobrze. Kto zna monety, których używamy w Polsce? Za chwilkę, Antek, wrócimy. No dobrze, cieszę się, że dużo osób. Myślę, że więcej niż podnosi rączki. To dziękuję Wam za lekcję. Najpierw rozwiązujemy zadanie. Jeśli ktoś bardzo nie chce iść do sklepu z zabawkami, bo czuje się zmęczony, to na razie nie zostawi sobie te działanka, dobrze? Natomiast poproszę, żeby wszystkie nasze dzisiejsze te elementy zadań z karteczek znalazły się w zeszytach. Nie zapomnijcie wleć, dobrze? Potem pójdziesz, dobrze. Oczywiście, ktoś cię sprawdził, sprawdza. Do zeszytu matematycznego, tak?